Drodzy Państwo, piłkarsko-futsalowa drużyna Kartofliska regularnie zapraszana jest na przeróżne turnieje. W większości nie gramy, gramy bardzo rzadko i za chwilę zobaczycie dlaczego. Więc jak nie przyjeżdżamy, to raczej z tego powodu należy się cieszyć. No, to nie będą zwykłe mecze. Jest niedziela, bardzo ludzka pora, 7:30 rano. Zawodnicy ruszają. No i już w Ciechanowie, pół godziny do pierwszego spotkania, za pół godziny gramy, jeszcze tylko trzeba się posilić i wytrzeźwieć. Jak forma? Od razu się czuję jak Ronaldinho, przypływ energii oraz umiejętności. Dzisiaj drużyna Kartofliska startuje tutaj w turnieju KS Zamek Cup. Przed nami trzy ciężkie mecze, tak? Przewidujemy sukcesy? Nie bardzo. Trzy razy wpierdol i wracamy. Jako pierwszy na rozkładzie Dąb Wieliszew z Ligi Okręgowej. Ty mówiłeś, że masz doświadczenie z Dębem Wieliszew, tak? Tak jest. Byłem trenerem Dębu Wieliszew i niestety zaliczyliśmy spadek do A-klasy. Ale podnieśliście. Pierwsza pozytywna informacja. Panowie, na pierwszym piętrze jest knajpa. Zaraz wchodzimy, tylko zerknijmy jak idzie zespołom, które zaczęły przed nami. Aż chce się wychodzić, nie? 7 minut gramy. Tracimy pierwszego gola dopiero. 7 minut potrzebowali, żeby strzelić nam bramkę. No wracaj, Kądziu! No! Jak? No nie widzimy. Pierwszy mecz już na szczęście za nami. Pewnie w to nie uwierzycie, ale przegraliśmy tylko 5-0. No ale trzeba przyznać, że z klasą żeśmy przegrali. Klasą 8B. 100. Takich zawodników też byś spuścił. Ja się za każdą drużynę jestem w stanie ogarnąć. Nie ma tak piwo, 9:48 w niedzielę. Naprawdę. Co, że tak późno? To Chodakowska doradzała, nie? Smażyły. A tam za oknem jest lodowisko. Ej, jak wygramy, idziemy na łyżwy. Tak. Dobra, to ja wychodzę w pierwszym składzie i... Nie, pierdolimy. No i nadszedł ten moment, trzeba zagrać drugi mecz. Ała! To teraz na rozkładzie? Gryf. A. Gryf Kownaty Rzędowe. To jest drużyna z B-klasy ciechanowskiej. Ja przypomnę, jak wygramy, idziemy na łyżwy. No i już po meczu. Przegraliśmy, więc nie jedziemy na łyżwy. Jest kara. Za karę? Jak nie zostawiacie 3-1 non stop, no to w końcu musiało wejść. 3-1. To takie 3-1. No nie, no przegraliśmy 0-1. Ale zakład dalej obowiązuje. Wygrywamy mecz i jedziemy na łyżwy. O, to nie jest nasza syrena. Już gramy zaraz. Tak. Co mi się podoba, wybitnie, to jest niezłe hasło. Mistrzowie grają dokąd? Aż grają dobrze. Kurwa, to będziemy do jutra grali. Myślisz, że jutro zagramy dobrze? Kurwa! 3 minuty do końca, prowadzimy! 2-0! Za gole strzeliłem. Jak to jest możliwe, że my wygraliśmy 3-0? Jedziemy, panowie! Daję! Kurwa, rozpierdolili w no, no jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Ja myślałem, że się ze śmiechu posikał. Nie byli w stanie nas nie pominąć, kurwa. A jeszcze jest podobno szansa, że z grupy wyjdziemy. Trwają poważne analizy. Czy wyjdziemy z grupy? Trzeba czekać na resztę grup jeszcze. No, musimy czekać. Przepraszamy bardzo, ale wygraliśmy. No ewidentnie, jesteśmy drużyną turniejową. I techniczną. Ja przejdę się, spoko. O wyniki pójdę zapytać. Zamiast grać w no. No kur... Już są wyniki wszystkich meczów. I trzecia drużyna w drugiej grupie ma 3 punkty, tak jak my. A bilans ma 3-8. Czyli wyszliśmy. W następnej rundzie gramy z Tęczą Ojrzeń. Ten zawodnik chyba w podstawie zaraz wychodzi. To nie będzie zwykły mecz. Jeszcze dzisiaj przed nami drugi dzień pępkowego. O takie niedziele nic nie robiłem. Młodym ojcem okazał się być pan ulubiona. Patrz. Zabierają nam naszą szczęśliwą połowę. Damy radę, wieczorem ulubionej, a teraz Max aż a teraz my zły. Kurwa, kto wygra mecz? Kartofliska! No i już po meczu. I co? Jajco. No pojemnięcia byli. 7-0.
Czekaj, bo kurwa to mam papary. Nie mam. No i odpadamy z turnieju. I co? Pozostały nam tylko te łyżwy. Wszyscy muszą iść. Łyżwę to ja w kiblu mogę zrobić. No i zostały jeszcze łyżwy, ale... Ostatnia para łyżew została właśnie wypożyczona. A nie ma jakichś rezerwowych? Już nie ma nawet ostatnich par. Dobra, to idziemy na miasto coś zwiedzić. Ten patrz, wódkę ze szklanki od razu. Za rok wygramy ten turniej. Tak, no już to widzę, jak nas za rok zaproszą na ten turniej. Może jakiś inny sobie znajdziemy, gdzie nas nie kojarzą. Ale są rozgrywki, z których nas nie wyrzucą. Internetowa gra piłkarska Football Team. O, partner Kartoflisk. Tam nas nie wypierdzielą. Utrzymaliśmy się właśnie w piątej lidze, bo zakończył się sezon. A nowy sezon rusza za 3-4 dni. Jakby ktoś chciał się przyłączyć, no tam liga zawsze czeka na nowych zawodników. Link będzie pod filmikiem. A żeby jeszcze jakoś spuentować ten materiał z Ciechanowa, no to musi być coś o Dodzie, o. Teraz pośrednio zaśpiewaj ten utwór Dody w końcu. Jedno chcę, nie zrozumie, że dla mnie liczy się kucanie, a kochanie. Kucanie, kochanie.